Jedną z trudniejszych spraw w naszym życiu jest przyznawanie się do porażki. Jest umiejętność przyjęcia tego, że poniosłem porażkę, że to, co próbowałem, to, co robiłem, to, co jakoś zamierzałem, mi po prostu nie wyszło. Wyszła wielka klapa, chociaż miało być coś dobrego. Strasznie to jest trudne właśnie umieć przyznać się przed sobą czy przed drugim człowiekiem do przegranej, do tego, że po prostu przegrałem, że poniosłem fiasko. I dzisiaj tak rozumiem Słowo Boże, w którym czytamy o tym, że Bóg żałuje, że stworzył człowieka i smuci się z tego powodu. To jest niesamowite. Bóg, który nie popełnia błędów, a nagle przyznaje się do porażki. Pan Bóg przyznaje się do porażki, że nie wyszło mu z ludźmi, że po prostu stworzył kamień, którego nie jest w stanie podnieść, czyli człowieka. Jest bezsilny wobec człowieka. Stworzył go, a usposobienie człowieka pozostaje złe. Bóg przyznaje się do porażki. I skoro Pan Bóg, święty, wielki, wszechmogący, potężny, jest w stanie wejść w taką skromność właśnie przyznania się do tego, że poniósł fiasko, to co dopiero my możemy mieć spokojnie właśnie taką śmiałość, taką otwartość na to, żeby zmierzyć się z tym, co jest jakąś porażką naszego życia, na jakimś rozczarowaniem. Absolutnie się tego nie bać, tylko umieć to w całej pokorze, w całej prawdzie przyjąć.